Hejka, cześć i siemanko wam wszystkim. Ludzie, drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider. Dobra, tu tam rok to dobrze żyjecie tam. Dobra, to grajmy w pierwszą część. To było? Szczury nawet co? O, szczury. Szczurze. Nie my ty. Nie, yeah, mam szczura! Wow! Wow, wow, wow! Czyli dostaję tego surowca, no to chyba coś tam mam. To jest. Zalisko. Dobra. Słyszę. Już mówiłaś to w poprzednim odcinku, droga! Lara Croft! Prawda, widzowie, że już mówiła to w poprzednim odcinku? A może źle nagrało, ale dobra, więc wspominam o tym. Że już to przychodziła w poprzednim odcinku. Słyszę czucia, mówisz. Aha. O co chodzi? Lepiej strzałę weźmiemy, co? Na pewno tam mam lecieć? Na pewno, że tam. O nie, to jest. A. Ognisko? A, ugrzać się, super. No to grzejmy się, a nie, dobra. Będzie filmik z kamerki cyfrowej. I'm telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, who's this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, cute, it's yeah. Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old and smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. Father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water, it was. So I give it a old Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble night, ain't that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. Good Lord, cut! 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 Cut. Is he coming back? I'll go get him. The world-renowned archaeologist, fish. Dr. I don't James Whitman. It's a fish. It's just a fish. It's like, fine. It's just you're a gonna fish. Be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For
better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. This coin probably found its way into Japanese circulation sometime in the mid-19th century. Brązowa chińska moneta. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Przytrzymaj, aby dopasować kąt kamery. Co to jest? Jakieś... coś chińskie? No? Halo? Chińskie coś. Hieroglify? No co? Waza... waza z dynastii Ming! Dobra. Aha, jasne. Albo... zatrucie pokarmowe! Jest do dupy! Niedobre. I tak dalej. Złe, niedobre. No co ja mam zrobić? Nie wiem. No to pasuj to. Jaki otwór. Halo? Otworzę chiński. No nic nie gada. Nie, to nie mogę, tym mogę. Obracać. Dobra, nie gadasz, to nie. No co ci chodzi? Zobacz, jakieś hieroglify masz. Hieroglify. Hello. Japońskie coś. Gadasz coś o tym. Dobra, to nie. To się wali. Idziemy dalej, wszystko szukać, zwiedzać i poszukiwać i tak dalej. I się nie wiem, nie wkurzać. Co to było? Co to jest tutaj? Co to jest? Podnieś tutaj. No, nie. Maksymalnie wszystkiego. Skąd przyszłam chyba, nie? Skąd przyszłam? To zawalone wszystko. Tak, to przyszłam. Aha. No się wszystko zawaliło. Żeby podnieść, wszystko na maksa. Są smutne. Z jakimiś kretynami znowu. Te dupki niby. Nie widzę ich wcale. O, już kadalnie włączyła. Mam złe przeczucia. No tam jest jeden. No i co, dupku? Znara Franco.
jednak. Nie, nie mogę skorzystać. Wypierdzielaj. Wynocha. Frajerze. Nie my, zbieraj. Zbieraj. Jednego tam gdzieś wyrzuciłam w cholerę. No to było piękne. Tam poleciał dupek. Dobrze. Dupki. Nie ma. Dupek. Przestań być mędo. Zamkłeś japę, idioto. Hey, how many are there? Only one from the new wreck. Cicho. O cholera, wypierdzielać. Nie będę. Chodź tam. Co? Jeo, ze spluwy na tych frajerów. No co, no wyjmuj spluwę. No co, gdzie te frajery? Wyjmuj spluwę. No co ty robisz, no? Lala. Lala. Te frajery. O! Nie ma pozerów, są się pokrywalni frajerzy. Aż tu tutaj coś mamy. Chwileczkę. O Jezu, znowu punkty w obozie. Period coin minted in the late 17th century. Miedziana japońska moneta. Moneta z epoki Edo. Wybita pod koniec 17 wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. No, i co? No? No co do pasu? Nie wiem. O co chodzi? Takie coś ma. O co do pasu chodzi? Halo? Trzymaj. No, możesz gadać coś? Dobra, nie chcę nic. No co mam zrobić? Nie, to samo jest. Znalezione. Dobra, walić tu. Relikt, monety z brązu, dobra, na 100%. Jej! Tak, i punkty mam. A gdzie mam obóz? Ciekawe. Jest obóz jakiś. Może się wrócę, będzie obóz gdzieś. I nie włączyłam tego. O nie, Jezu! Ilu ich tu jest, kurde? Co za chamstwo. I co? Sam dupku zginąłeś. Trzeba było fikać? Gnoje. Do mnie? Frajery.
Gdzie jest te dupki jeszcze? Strzelę dupki. Tu. Jeszcze będą jakieś dupole? Dupole. O, wypchaj się. O, tutaj jeszcze coś. Ja pierdzę, tu świeci jeszcze coś. Są jeszcze jakieś te głupie wrogowie? Na samą górę mam wleźć tego? O. O Jezu. A nie ma. This bunker. World War II era. Probably Japanese. No. Co? Co mam zrobić? Co tu mam zrobić? Gdzie to mam iść? No gdzie mam iść? Co mam tu zrobić? Aha, skoczyć, tak? Wow! Znać konsolę łączności? Co jeszcze? O, ojciec Matthias, no wiedziałam, ty! Cholero pieprzona! Wiedziałam, to są jego facety! Jego bandziory! Ojciec Matthias, ja pierniczę to! O, ty wredna mendo! Najlepsza robota, ta grupa, którą założył Matthias, Solari, przypominają więźniów niebezpiecznych i żądnych władz. Podążam teraz za ojcem Matthiasem, na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywam mnie swoim pierwszym Solari. Matthias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matthias dba o nasze morale, kontroluje broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze i to my decydujemy. Co stanie się z nowymi rozbitkami? Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Oj, ty pieprzony frajerze. Wiedziałem, co są twoi bandyciory, a raczej Solari twoje, kurde. Masakra, co za porąbany człowiek. O, jest tam ktoś? Chodź, chodź. Jest tam ktoś? Jest tam ktoś? A zaraz dostaniesz. Cholerną kość. Co? A po co mi się to świeci? O co chodzi? Mam tu szczepce tam? Nie. Co mam użyć? Aha, dobra. Okej. Uważamy. Po co to zrobiłam? Nie wiem. Muszę otworzyć? Nie. Znowu piszę no more, coś tam. No more! No dawaj. Idziemy, co teraz? Gdzie idziemy? Tędy? Tu? O, wow, wow, wow. O, piękne! No i co, jeszcze przyjdą? Aha. No, podoba mi się ta gra, to coraz bardziej. Tylko nagrałam ile filmów? 8, 10, nie wiem, co to jest. O Jezus.
Ale jazda jest niezła. A coś tutaj jest. Do wyważenia. O, już. Wow! Coś znalezione, dobra. Tu coś robimy? Nie. Dobra, tu nie wyjdę, tu wyjdę. Gdzie mam iść? W którą stronę? Gdzie? A, przyszłaś z tych frajerów jeszcze. No i tu dupek siedział, że chwila odwrócić leży. Tu też? Co to je? Co to jest? Podpalić! Ho, 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 ja mam ogień. To jest ogień zajmowa, super! Tu jest ogień, kurde. Co to jest? Aha! Kolejne jakieś pierdółki. Jeden flyer? Zabity! Co ty jeszcze? Wypierdzielaj. Jesteśmy kwici. Tutaj? O. Łocie, co tutaj jest jeszcze? Czy co wygląda? Na słaby? Ja mam zrobić. A podpalać coś chyba, nie? Jeo! Jeszcze mam coś podpalać? Dostanę się tam jakoś? O! A jednak. Wow! To tu już? O, o! Ja tu nie wejdę jak. Może tędy? No ja mam tu wejść. No kopnij to. No co jest? Jak tam wejść? Jeszcze jakiś szyb? No tu rędy mam iść. A tu coś jest. Kliknięcia znowu. Ojej, co jest? Ej, co jest? Uciekaj! Gdzie mam uciekać? Kurde! Wypadź stąd! Co to jest? Co to było? Ty, a może te ogień? Ty, potrzebny chyba, żeby rzucić tam. Jaki rozpierdol zrobiłam! Nie mogę. Ja. O ja. Gdzie? Dobra, spadam stąd. Już pewnie zdechnął frajer. O nie? No to teraz będziesz po tobie. O, nowa bronia! Yeah! Co powiedział? Wypuść mnie, co masz. Yeah! Super. Podoba mi się. Co? Co mam zrobić? Dobra, zbieraj wszystko. Expedition Field Report. Wow, dobra, to następnym razem. Dobra. Teraz się podał odcinek, to...